Cześć. Na tym kanale były już dekoratory, były zadania z funkcjami różnymi, ale ogólnie myślę, że funkcja to jest fajna sprawa i warto byłoby o tych funkcjach porozmawiać sobie trochę dłużej. Więc przygotowałem takie 10 zadań, które mają być takim podsumowaniem i utrwaleniem wiedzy związanej z funkcjami. Od razu mogę też powiedzieć, że mam takich zbiorów jeszcze z 20, więc jeżeli podoba ci się taka forma, zostaw koniecznie łapkę w górę, zostaw komentarz. Możesz to oczywiście zrobić też po obejrzeniu całego tego filmu, no i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj. Od czego sobie zaczynamy? Zaczynamy sobie od takiego zupełnego, maksymalnego wstępu. Jeżeli chodzi o funkcję, no to jak zadeklarować funkcję, myślę, że nie muszę Wam mówić. Po prostu potrzebujemy mieć słówko kluczowe def, następnie znajduje się nazwa tej funkcji i jeżeli chcemy przedstawić argumenty, no to przedstawiamy te argumenty, w nawiasie. W Pythonie dodatkowo możemy też określać typy tych argumentów, będą one później wykorzystywane podczas podpowiedzi. Jeżeli chcę więc mieć argument a, który ma być integerem, to mogę sobie to opisać z wartością domyślną 1, b integer z wartością domyślną 2. Funkcja zwracać ma integer. Dodatkowo mogę sobie taką dokumentację również tutaj zawrzeć. No i wykonuję return a plus b. Jak to zadziała? No tak, że będę mógł przekazać argumenty. Albo jako argumenty pozycyjne, albo jako argumenty nazwane. Jeżeli chodzi o argumenty pozycyjne, to wówczas nie podaję tutaj nazw tych argumentów. Natomiast mogę oczywiście też skorzystać z nazw, czyli wykonać argument pozycyjny. W pierwszej secie, no i argument nazwany B równy 20. Również mogę przedstawiać, przekazywać oba argumenty jako argumenty nazwane. Wówczas nie muszę się zupełnie martwić kolejnością tych argumentów. Czy zacznę od A, czy zacznę od B, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Fakt, że dodatkowo otypowałem sobie te funkcje sprawia, że PyCharm będzie na mnie krzyczał i powie mi, że takie argumenty nie mogą się znaleźć. Ciekawostka związana z dokumentacją jest też taka, że jeżeli taką dokumentację dopiszecie, to możecie również w konsoli podejrzeć sobie e, tę dokumentację. Otóż jeżeli wykonacie sobie print samtu doc, gdzie sam to, to jest, zwróćcie uwagę, nazwa tej funkcji, wówczas wyświetlona wam zostanie ta informacja. Tak samo można też wyświetlić help, wówczas też on wam to wyświetli. Zobaczcie, python01, hops i widzę Zarówno help, jak i dog widzę ten wynik. Tutaj wspominałem o tym, że problem jest pozorny, no bo pomimo tego, że wskazałem mu te integery, to wszystko mi ładnie dalej działa, niestety. Co dalej? Dalej powiedzmy sobie o tym, że ilość argumentów może być również zmienna. Tam określiliśmy sobie dwa argumenty, ale w Pythonie funkcjonuje coś takiego jak gwiazdka args oraz dwie gwiazdki kwargs. Na razie sobie mówimy o args i jest to informacja o tym, jak odebrać wszystkie argumenty pozycyjne, z jakimi została wywołana funkcja. Argument pozycyjny, czyli ten, gdzie wskazaliśmy, musimy go wskazać na konkretnej pozycji. I w ten sposób, kiedy wywołam sobie funkcję Show arcs i podam jej wartości stałe, jako integery, czy też wykonam sobie Show arcs i podam tuple, to za każdym razem dostanę wszystkie te argumenty wypisane w postaci tupli. Czyli tutaj będzie tupla, tutaj będzie to tupla, tupli. Jeżeli chodzi o argumenty nazwane, to również można je odbierać. W tym celu potrzebujemy dwóch gwiazdek i słówka kluczowego Quarks. Czyli gwiazdka, gwiazdka quarks spowoduje, że odbierzemy sobie absolutnie wszystkie argumenty, którym nadaliśmy nazwy, czy też które wywołaliśmy z nazwami. To, co dostaniemy w tej sytuacji, będzie to słownik. Stąd też, korzystając z pętli FOR oraz z metody ITEMS, iteruję sobie po tym słowniku i wyświetlam wszystkie informacje, z jakich ten słownik się składa. W ten sposób mogę sobie wyświetlić first name has value John last name has value smith. No i tak samo przy drugim przebiegu, czy też może nie przy drugim, bo ten print nie jest wcięty, ale teraz przy drugim przebiegu będę mógł zobaczyć A ma wartość 1,2, B ma wartość 3,4. Zobaczcie, python 03 quarks, enter, no i dokładnie takie informacje też tutaj widzę. Co dalej? Jeżeli chcielibyśmy, żeby argumenty musiały być przekazane jako argumenty pozycyjne, a nie jako arg argumenty nazwane, to możemy wówczas dodać taki slash jako jeden z argumentów. I ten slash oznacza, że te argumenty, które znajdują się przed nim, muszą być przekazane jako argumenty pozycyjne. Natomiast te, które znajdują się za nim, mogą być zarówno jako pozycyjne, oraz jako nazwane. W ten sposób, zobaczcie, jeżeli wywołuję sobie funkcję count profit i przekazuję jej dwa argumenty jako argumenty pozycyjne, wszystko mi działa. Następnie mogę mu przekazać bonuses jako listę floatów, albo też mogę mu przekazać los jako listę Albo mogę mu przekazać los jako listę floatów. W obu przypadkach jak najbardziej to zadziała, no i on mi policzy number razy of hours razy hourly rate plus suma bonusów i minus suma wydatków. I tyle. Tak też mogę zrobić. Natomiast nie będę mógł wykonać count profit, przekazując mu, załóżmy, number of hours. Nawet widzicie, na mi nie podpowiada jako argument pozycyjny. To skończy się tym, że dostanę błąd unexpected argument i po prostu to mi nie zadziała. Kolejna rzecz, którą możemy sobie pokazać, to jest wypakowanie listy. Czyli w momencie, w którym mam uh, print person details, taką funkcję, która jako argumenty będzie otrzymywała title, first name oraz last name. Gdzie wszystkie z tych trzech argumentów mają być stringami, to zamiast wywoływać tę funkcję przekazując te argumenty wprost, ja mogę wypakować sobie dowolny, do, dowolną wartość, po której iteruję, w taki sposób, żeby y, zerowy element wskoczył mi na pierwszy argument, pierwszy na drugi i drugi na trzeci. Zobaczcie. Stworzyłem sobie taką listę, w której mam znowu listę, no i mam wartości: Sir, William Shakespeare, Mr. John Doe oraz Mrs. Julia Smith. I w ten sposób, jeżeli iteruję po tych osobach, czyli for person in people, to zmiennej person będę dostawał, będę zapisywał pojedynczą listę. Jeżeli więc chciałbym elementy tej listy wpakować do tej funkcji, wystarczy, że przed słowem person dodam gwiazdkę. I to wystarczy. To wypakuje mi te elementy tej listy, i pierwszy element wskoczy mi na first name, zerowy wskoczy mi na title, i drugi wskoczy mi na last name. Bardzo wygodna sprawa. Bardzo podobnie mogę też zachować się ze słownikiem. Jeżeli będę wypakowywał sobie słownik, bo mam na przykład słownik, który nazywa się size, mój słownik ma klucz A z wartością 3 i klucz B z wartością 5, to mogę go wypakować. Wykonując dwie gwiazdki z przodu na size. I co ciekawe, w tym momencie te argumenty zostaną przekazane jako argumenty nazwane, nie jako argumenty pozycyjne. Więc ważna sprawa, jeżeli będziecie chcieli później odebrać wszystkie argumenty pozycyjne, to robicie to z jedną gwiazdką args i możecie tak złapać elementy listy. Natomiast kiedy przekazujecie słownik z dwiema gwiazdkami, to wówczas te argumenty będą odebrane jako argumenty nazwane. Co ciekawe, Naszym argumentem nie zawsze musi być liczba. Czasem argumentem może być też inna funkcja. Ja wtedy mówię, że zamiast przekazywać argument w postaci liczby, czy tekstu, czy jakiegoś czegoś innego, przekazujemy do funkcji sposób na wykonanie czegoś. Więcej na ten temat mówiłem w odcinku o funkcjach, czy też w odcinku o dekoratorach. Znajdziesz go teraz tutaj gdzieś nade mną, w przypiętej karcie. Więc jeżeli chodzi o przekazanie. Funkcji jako argumentu, to można też sobie to typować, gdyż w Pythonie jest taka biblioteka, która nazywa się typing. Jedną z rzeczy, które można sobie, jednym z typów, które można sobie z tej biblioteki zaimportować, jest typ, który nazywa się callable, czyli coś, co można wywołać. I tutaj w ten sposób przekazałem sobie jakąś listę liczb, oraz przekazałem sobie action, który właśnie może być callable. No i założyłem, że moja funkcja zawsze będzie zwracała liczbę całkowitą. I zobaczcie get result przekazuje mu listę 1, 2, 3, 4, a jako drugi argument przekazuje mu funkcję sum, co oczywiście spowoduje, że on mi sumuje wszystkie te liczby, czyli action będzie miało wartość sum, czyli wpakuje mi się tutaj, natomiast w nawiasie będę miał te konkretne argumenty. Bardzo ważne jest to, żebyście nie dodawali tutaj nawiasów, gdyż dodanie nawiasów w tym miejscu spowoduje, że tak naprawdę przekażemy wynik funkcji, a nie samą funkcję. I oczywiście nie muszą być te funkcje wbudowane. Tutaj macie przykład, gdzie przekazujemy do środka sam, min i max. Natomiast bez problemu, korzystając z tego sposobu, możecie przekazywać do funkcji również wasze zadeklarowane przez was funkcje. No i mam takie dwa przykłady funkcji, które właśnie jako argument zawsze wymagają w użycia, w przekazania funkcji. I są nimi m.in. map oraz filter. Map. Jest to taka funkcja, która jako argument pierwszy będzie właśnie odbierała funkcję, natomiast jako argument drugi odbiera coś, po czym można iterować. Argumentem pierwszym jest funkcja z tego powodu, że on będzie ten map, będzie wykonywał tę funkcję na każdym jednym elemencie listy. Czyli zamiast robić fora i w tym forze wykonywać funkcję i przypisywać ją do każdego nowego elementu listy, możemy wykonać funkcję map, która zrobi to za nas. W ten sposób Wartość 100 będzie przekazana jako value netto, zostanie ona zwiększona o 23%, w wyniku dostaniemy 123. 300 zamienione zostanie na 369, 40 i 100, no analogicznie, po prostu zamieni nam to map. Co ważne, to to, że map zwraca nam tak zwany map object, a nie listę, więc jeżeli chcemy zobaczyć zawartość tej funkcji, to wówczas rzucamy ją sobie na listę, korzystając po prostu z funkcji. List. Analogicznie możemy też posłużyć się funkcją filter, której zadaniem z kolei jest przefiltrowanie naszych danych i ta funkcja może zwracać prawdę albo fałsz. Znaczy, filtr zwraca oczywiście filter object, który możemy sobie rzucić na listę, natomiast funkcja, którą przekazujemy do filtru, musi zwracać prawdę albo fałsz, w zależności od tego, czy chcemy zostawić dany element czy go usunąć. Zarówno map jak i filter, osoby, które widziały mój odcinek o list comprehension, też może go tutaj gdzieś podlinkuję, mogą stwierdzić, że kurczę, to przecież to samo co list comprehension. Tam mogę robić dokładnie te same operacje. Tak, owszem, dokładnie tak to działa. Macie wybór, czy chcecie korzystać z jednego rozwiązania, czy z drugiego. Ja chyba jednak wolę List Comprehension, bo jest takie bardziej Pythonowe, natomiast ja zostawiam wam wybór, pokazuję po prostu, że można to zrobić również tak. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o funkcję filter, to stworzyłem sobie funkcję, która nazywa się Is Divisible By 9, która przyjmuje jako argument jakąś liczbę i zwraca prawdę albo fałsz, w zależności od tego, czy liczba ta jest podzielna przez 9. Ciekawostka. Sprawdziłem, jeżeli chcielibyście sprawdzać podzielność przez 9, podzielność przez 5, czy podzielność przez jakąkolwiek inną liczbę tymi metodami ze szkoły podstawowej, czyli na przykład, jeżeli ostatnia cyfra dzieli się, to coś tam, czy też suma cyfr dzieli się przez coś tam, to to zupełnie nie jest dobrym rozwiązaniem. Python szybciej liczy modulo niż wykonuje te operacje. Więc, jeżeli wykonam sobie is divisible by 9 i wykonam return n modulo 9 równa się 0, no to będę miał prawdę albo fałsz w zależności od tego, czy liczba dzieli się przez 9, czy też nie. Stąd też, jeżeli mam już jakąś listę, na przykład range, po prostu wartości od 1 do 31, to mogę yy, wykonując filter i używając funkcji is divisible by 9 sprawdzić, czy te liczby są podzielne przez 9. No i po prostu on mi to wyświetli. Oczywiście no ten sposób czy też ten sposób z góry można byłoby znacznie uprościć, gdyż można mu po prostu przekazywać wartości od 0 do 31. O tak z krokiem 9 i też dostaniemy listę wszystkich też wyświetlą nam się wszystkie wartości podzielne przez 9, ale tutaj zakładamy, że to jest tylko i wyłącznie na potrzeby testów, a lista pochodzi skąd indont. I oczywiście, no, nie zawsze musi być to lista liczb, może być to też coś innego. Na przykład, chcecie przefiltrować tylko wyniki, które są z dzisiejszą datą albo coś takiego. I ostatni przykład związany z programowaniem funkcyjnym. A skoro mówimy o wstępie do programowania funkcyjnego, no to nie mogło go zabraknąć. Jest to rekurencja. Mówi się o tym, że aby zrozumieć rekurencję, trzeba zrozumieć rekurencję, gdyż funkcja rekurencyjna jest to taka, taka funkcja, która wywołuje sama. Siebie. Zobaczcie, mam counter i w środku mam ponownie wywołaną funkcję counter. Do czego by to prowadziło, jeżeli zostawiłbym to w tej postaci? Prowadziłoby to do tego, że moja funkcja wywoływałaby się z kolejnymi wartościami od jednego wzwyż, no i w którymś momencie ona by się zatrzymała. Z tego co pamiętam, ten limit to jest gdzieś w granicach 995 takich zagnieżdżeń, więc raczej jest to całkiem dużo. I nie musimy się o to martwić. Natomiast, jeżeli chcemy, żeby nasza funkcja faktycznie zadziałała i zachowywała się jak pętla i wyświetliła wartości od 1 w tym przypadku do 30, no to możemy to zrobić w taki sposób, że możemy przekazać mu jako counter jako pierwszą liczbę 1, jako stop liczbę 100 w tym przypadku domyślnie. No i wyświetlam sobie tę liczbę, po czym sprawdzam, czy moje n to stop. Jeżeli tak, to po prostu zwracam stop. To zwrócenie, ten return ma za zadanie po prostu zakończyć działanie funkcji i z niej wyjść. Jeżeli natomiast chcę, żeby ta funkcja działała nadal, no to muszę to zrobić właśnie w taki sposób. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp wstępów związany z programowaniem funkcyjnym. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to ponownie proszę o łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I mam nadzieję, że jeżeli odbiór będzie pozytywny, to stworzymy sobie z tego taką małą serię, gdzie będę Wam pokazywał kolejne kroki i uczył Was programowania funkcyjnego. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.